Dzień dobry, dzień dobry. Miałem nagrać film na temat białka, więc lecimy z tym białkiem, ale na początku zostaw subskrypcję, zostaw dzwoneczek, żebym mógł wysyłać Tobie filmy na bieżąco. No i teraz lecimy. Jak to jest z tym białkiem? Bardzo dużo się mówi na temat białka w kontekście odchudzania. Często słyszę, ile tego białka masz w diecie, ale czasami zapomina się o podstawowych rzeczach, takich jakim są tłuszcze i węglowodany, o których mówiłem w poprzednich odcinkach. I jeśli jeszcze nie oglądałeś, to polecam nadrobić, żeby uzupełnić całą wiedzę. Natomiast jeśli chodzi o białko, jak powinniśmy do tego podejść? Załóżmy, że jesteśmy osobą całkowicie nietrenującą. Wtedy powinniśmy mieć tego białka około 0,8 do 1 grama na kilogram suchej masy ciała. W momencie, kiedy jesteśmy takim sportowcem wytrzymałościowym, możemy, przykładowo biegamy, czy uprawiamy jeżdżenie na rowerze, możemy zwiększyć ilość tego białka do 1,4 grama na kilogram suchej masy ciała. A jeśli uprawiamy sporty siłowe, czyli zależy nam na wzroście masy ciała, czy siłowo-wytrzymałościowe, to nawet 1,8 grama na kilogram suchej masy ciała. Jeśli chodzi o suchą masę ciała, to oczywiście w następnym filmie wytłumaczę, o co chodzi i jak to konkretnie dla siebie policzyć. Natomiast nie powinniśmy z tym białkiem przesadzać i powinniśmy w kolejności określić, jaką aktywność, jakim typem człowieka jesteśmy. Czy powiedzmy jesteśmy bardzo aktywni, czy nieaktywni, czy powiedzmy zależy nam na wzroście masy mięśniowej, czy raczej chcemy, żeby ta masa mięśniowa utrzymywała się na podobnym poziomie, jak na przykład w sportach wytrzymałościowych. Podstawową rolą białek jest oczywiście budowa, tak? Czyli budują się nasze mięśnie z tego i inne tkanki w naszym ciele, więc to jest w pełni rolę budulcową. Ale nie tylko, bo również reguluje gospodarkę hormonalną oraz jest znaczącym źródłem energii, ponieważ każdy gram białka dostarcza 4 kilokalorii, czyli podobnie jak węglowodany. Natomiast nie jest to priorytetowe zadanie i funkcja białek, dlatego jeśli chodzi o dostarczanie energii, powinniśmy głównie tutaj rozmawiać o tłuszczach bądź węglowodanach, ale o tym w poprzednich odcinkach już nieco opowiadałem. Jakie źródła białka teraz wybierać w swojej diecie? Ja zawsze mówię, żeby jak najbardziej różnorodnie wybierać i czerpać ze wszystkiego, czego dostarczyła nam natura i czego dostarczył nam również człowiek, czyli to, co przetworzył w jakiś mało znaczący dla nas sposób. Bo dieta, przypominamy, musi być nisko przetworzona, ale powiedzmy mięso jak najbardziej będziemy jeść, które będzie, powiedzmy, upieczone czy duszone, czy będzie czasami w odpowiedni sposób upieczone czy grillowane. Bo raczej nie będziemy jedli mięsa, które jest surowe i upolowaliśmy dzika w lesie i go nie będziemy jedli surowego, prawda? Chociaż tatar jest też jakimś dobrym sposobem, czy tego jeszcze nie próbowałem, ale są sposoby na przykład zmielenia wątróbki z bananem, to świeżej wątróbki z bananem, więc też są takie metody jedzenia surowego mięsa. Natomiast no jakoś nie będę tutaj skrajnie polecał, ja jestem zwolennikiem tego, żeby źródła białka czerpać ze wszystkiego, co dała nam natura i jak najbardziej różnorodnie dostarczać do swojego organizmu, czyli wybierać jaja, ryby, podroby, wybierać również pseudozboża, które są świetnym źródłem białka, takie jak na przykład komosa ryżowa, dorzucać sobie ciecierzycę czy fasolę jako urozmaicenie diety. Można wliczyć również ten bilans białka sobie inne kasze czy ryże, natomiast w tamtym przypadku raczej bym oscylował poniżej 50% zapotrzebowania na wasze dobowe białko w ciągu całego dnia. Dlatego czerpmy i z tego źródła białka, i z tego źródła białka, nie pomijajmy całkowicie, to jest moje podejście, nie pomijajmy całkowicie tego źródła białka, które jest z produktów roślinnych, czyli niepełnowartościowe białko. I co to znaczy pełnowartościowe czy niepełnowartościowe? Jeszcze to warto zaznaczyć na sam koniec. Przede wszystkim pełnowartościowe białko składa się z aminokwasów, 8 aminokwasów egzogennych, które są mniej bądź bardziej zbliżone do naszego ludzkiego aminogramu, który potrzebujemy. No i takim wzorcem może być na przykład jajko bądź mięso.
i ona jest bardzo zbliżona dla naszego organizmu, jeśli chodzi o profil aminokwasowy białka. Jest po prostu, proporcje jego są idealne dla nas. W postaci roślin nie do końca tak jest, natomiast jeśli będziemy je mieszać i odpowiednio urozmaicać, nie będziemy jedli samego ryżu, to również możemy skomponować jak najbardziej ten aminogram taki, jak powinien być skomponowany, więc z roślin również można dostarczyć odpowiednią pulę białka. Natomiast trzeba pamiętać, że w roślinach, jeśli w odpowiedniej ilości mamy rośliny i dostarczamy to białko, jest bardzo dużo substancji antyodżywczych, gdzie będzie trzeba zastanowić się, jak przygotować posiłki i w jaki sposób pozbyć się tych substancji antyodżywczych, które również występują w mięsie. Więc tak naprawdę każda substancja, którą dostarczamy, w jakiś sposób jest antyodżywcza i odżywcza. Tak jak mówił Paracelsus, słowa Paracelsusa, że to dawka czyni truciznę, a nie sama substancja. Dlatego powinniśmy jak najbardziej urozmaicać i dostarczać pełen aminogram białka i jak najbardziej różnorodnie jeść. Wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko będzie w porządku. Dlatego korzystajcie z roślin, korzystajcie z mięsa, korzystajcie z ryb, ze wszystkiego, co nam dała natura, a wszystko będzie ok i nasze zdrowie będzie na odpowiednim poziomie. Jeszcze taka jedna ważna uwaga, ponieważ najczęściej poruszane jest białko, poruszane jest w kontekście odchudzania, z tego względu, że ma najwyższą, podnosi najbardziej termogenezę naszego organizmu, tak? Czyli tak jakby można w cudzysłowie powiedzieć, że podnosi podstawową przemianę naszej materii, czyli troszeczkę więcej musimy spożytkować energii na rozłożenie tego białka niż powiedzmy w kontekście węglowodanów, które są w drugiej kolejności, czy tłuszczy, które są w trzeciej kolejności. Natomiast nie traktujmy tego jako podstawowego źródła energii, ponieważ chodzi nam tutaj o odpowiednie ustawienie bilansu azotowego w organizmie, więc ten bilans azotowy, jeśli jest dodatni, to będzie nam rosła tkanka mięśniowa, oczywiście skorelowana z odpowiednim treningiem siłowym i czy będzie, powiedzmy, wszystkie procesy anaboliczne, kataboliczne, o tym też więcej powiem w następnych filmach, na pewno będą poprawnie zachodzić, jeśli ten bilans azotowy będzie dodatni bądź zerowy. Więc tutaj powinniśmy zadbać o odpowiednią pulę białka i ile ona powinna wynosić, to już powiedziałem na samym początku filmu i mam nadzieję, że to w jakiś sposób okazało się dla Ciebie pomocne. Zdaję sobie sprawę, że wszystkiego o tym białku nie powiedziałem, bo to temat rzeka. Natomiast jeśli chcesz powiedzieć, jakie źródła białka Ty wykorzystujesz w swojej diecie, jak najbardziej podziel się tym w komentarzu. A teraz pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję i zaznaczyć dzwoneczek, jeśli podobał Ci się ten film, to będę dostarczać Tobie więcej takich filmów. No i oczywiście prócz tego, co powiedziałem wcześniej, zostaw również komentarz, czego chcesz więcej na moim kanale. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, Zagórski TV.